Cześć wszystkim! Dzisiaj mamy dla Was wyjątkową okazję. Darmowy materiał szkoleniowy, który stanowi jedynie wstęp do pełnego szkolenia dostępnego w naszym medycznym centrum szkoleniowym. Zapraszamy do obejrzenia i poszerzenia swojej wiedzy. Jeśli chcecie sięgnąć po pełen zakres szkolenia, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony. Link znajdziecie w opisie poniżej. Witam Państwa na kanale Medycznego Centrum Szkoleniowego. Ja się nazywam Jacek Błasiak, na co dzień jestem ratownikiem medycznym, pracuję na zespołach ratownictwa medycznego i zostałem poproszony o przygotowanie dla Państwa wykładu dotyczącego zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych. I wykład ten z założenia ma być swego rodzaju wykładem przygotowującym do warsztatów prowadzonych przez Medyczne Centrum Szkoleniowe, dokładnie o tym samym tytule, na które to warsztaty zapraszam, a teraz już nie przedłużając, zaczynajmy. Jeżeli mamy mówić o zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych, to tak naprawdę pozwoliłem sobie podzielić ten temat na trzy części, mianowicie przygotuj, wykonaj i przegadaj. I przejdźmy do pierwszej części. Jeżeli mówimy o przygotowaniu się do resuscytacji, no to przede wszystkim przygotowanie zespołu resuscytacyjnego. I w tymże zespole resuscytacyjnym warto byłoby wprowadzić jakiś podział zadań. Przyjmijmy, że mamy taką super fantastyczną sytuację, że w naszym zespole resuscytacyjnym pracują 4 osoby. Będziemy mieli lidera i 3 osoby, które będą działały bezpośrednio przy pacjencie. Teraz jakie będą zadania tych osób? Starałem się przygotować pewnego rodzaju podział zadań, który moglibyśmy wprowadzić w tym zespole resuscytacyjnym. Oczywiście jest to tylko propozycja postępowania, natomiast jest to system sprawdzony i warto z niego czerpać. Mamy lidera zespołu i zadaniem lidera zespołu na pewno będzie koordynacja pracy zespołu, na pewno będzie kontrola przebiegu resuscytacji, na pewno będzie prowadzenie briefingu, zarówno pre-briefingu, czyli przygotowanie do resuscytacji podziału zadań, tego briefingu w trakcie, ale również prowadzenie debriefingu, o czym sobie powiemy troszeczkę później. I na pewno lider będzie odpowiedzialny za kontrolę czasu w tej resuscytacji, bo jak wszyscy dobrze wiemy, będziemy pracowali w pętlach dwuminutowych. Pierwszy członek zespołu, który znajduje się przy głowie pacjenta, może być odpowiedzialny za potwierdzenie zatrzymania krążenia, dlatego że relatywnie łatwo z pozycji zza głowy będzie mu ocenić oddech u pacjenta i będzie mu łatwo ocenić tętno na tętnicy centralnej. Na pewno będzie to też pierwsza osoba, która będzie odpowiedzialna za wentylację u pacjenta, za podłączenie tlenu do worka samorozprężalnego, wszak przy resuscytacji chcemy wentylować 100% tlenem, i zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, oczywiście dalej podłączenie kapnometru, etc., etc. Mamy drugiego członka zespołu i drugi członek zespołu będzie odpowiedzialny tylko albo aż za uciskanie klatki piersiowej. Generalnie uciskanie klatki piersiowej jest na tyle ważną sprawą w resuscytacji. Nie chcemy, żeby osoba, która ma prowadzić te uciśnięcia, rozpraszała się, żeby te uciśnięcia były dobrej jakości i o dobrej częstotliwości. I mamy trzeciego członka zespołu, który znajdzie się przy monitorze. Więc siłą rzeczy jego zadaniem na pewno będzie monitorowanie. Jego zadaniem będzie ewentualna defibrylacja, uzyskanie dojścia naczyniowego, pobranie krwi do badań, podawanie leków i ewentualne wszystkie inne zadania zlecone przez lidera zespołu. I tak mniej więcej możemy sobie podzielić zadania w zespole resuscytacyjnym. Natomiast wiemy, że dojdzie do takiego momentu, kiedy to będziemy musieli zastosować zmianę osoby uciskającej klatkę piersiową i stanie się to po 2 minutach. Jak najbardziej, żeby sobie to zorganizować jednocześnie, nie dozorganizując pracy zespołu, można sobie to wpleść w ocenę rytmu. I w momencie, kiedy mamy 10 sekund do oceny rytmu, to dobrze by było, gdyby taka komenda pojawiła się od lidera zespołu. Wraz z tą komendą dobrze by było, żeby pojawiła się też komenda, aby osoba, która stoi za głową pacjenta, jest odpowiedzialna w tej chwili za wentylację, przeszła za osobę uciskającą, dlatego że 10 sekund przed oceną rytmu i tak nie chcemy wentylować pacjenta, żeby w razie ewentualnej defibrylacji nie zwiększać impedancji klatki piersiowej. Czyli w momencie, kiedy 10 sekund do oceny rytmu, osoba zza głowy przechodzi za plecy osoby uciskającej. W momencie,
kiedy mamy czas na ocenę rytmu, to znowu jasny komunikat lidera, stop, ocena rytmu. Osoba, która właśnie uciskała, momentalnie przesuwa się za głowę pacjenta, gdzie za chwilkę będzie mogła wrócić do wentylacji, jeżeli będzie konieczna. Natomiast osoba, która wcześniej stała za głową pacjenta, pojawia się na miejscu osoby, która uciska i tuż po ocenie rytmu jest gotowa do uciskania. I teraz w ten sposób możemy sobie skoordynować tą choreografię nad pacjentem, która powinna się przy tej resuscytacji pojawić. Natomiast pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Często będzie tak, że będziemy mieli ograniczone siły i środki. Tak jak powiedziałem, sytuacja, kiedy mamy 4 osoby w zespole resuscytacyjnym, jest sytuacją idealną. Jak sobie w takim razie poradzić w przypadku ograniczonych sił i środków? Liderem zespołu może się stać osoba, która jest przy monitorze, czyli odpadł nam jeden członek zespołu. Dlaczego lider zespołu przy monitorze? Ano dlatego, że ma kontrolę nad czasem resuscytacji, ma kontrolę nad ewentualnymi defibrylacjami, ma kontrolę nad tym, jakie decyzje zostały podjęte odnośnie farmakologii i co zostało wkoło tego pacjenta wykonane oprócz prowadzenia BLS-u. Natomiast dwie pozostałe osoby pozostaną w swoich rolach i będą odpowiedzialne przede wszystkim za prowadzenie tego BLS-u. Możemy jeszcze bardziej okroić ten zespół, co będzie znamienne dla zespołów ratownictwa medycznego i wtedy odpada nam jedna osoba. I tą osobą, która odpadnie, będzie prawdopodobnie członek zespołu numer 2. Natomiast na większości zespołów, które będą dwuosobowe, będziemy mieli możliwość wdrożenia mechanicznego uciskania klatki piersiowej. Czyli tak naprawdę rolę członka zespołu numer 2 przejmie mechaniczna kompresja, rolę lidera przyjmuje osoba przy monitorze, członek zespołu przy głowie pozostaje w swojej pierwotnej roli, czyli jest odpowiedzialny za wentylację, udrożnienie dróg oddechowych. Im lepiej podzielimy sobie nasz zespół resuscytacyjny, czy to mniejszy, czy to większy, przed samą resuscytacją, tym prawdopodobnie sprawniej ona przebiegnie. I wracając do naszego podziału tej resuscytacji na 3 części, tak naprawdę dochodzimy do etapu, w którym będziemy musieli dojść do punktu wykonaj, czyli najistotniejszego punktu w całym tym wykładzie. Pod względem wykonania, no to na pewno na początek chcemy potwierdzić zatrzymanie krążenia, czyli chcemy się upewnić przez górę 10 sekund, czy pacjent na pewno nie oddycha i czy nie ma tętna na tętnicach centralnych. Jeżeli nie ma tętna, jeżeli nie ma oddechu, będziemy przechodzili do resuscytacji, a w resuscytacji chcielibyśmy się skupić na działaniach priorytetowych. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że resuscytacja to gra priorytetów i ja się w 100% z tym zdaniem zgadzam, bo tak naprawdę jeżeli nie zrealizujemy pewnych podstawowych kwestii, to wdrażanie tych zaawansowanych będzie kompletnie bez sensu, bo szansa na przeżycie pacjenta w dobrym stanie neurologicznym będzie bardzo, bardzo niska. I te priorytety moglibyśmy sobie wyszczególnić w poszczególnych numerach. I tak naprawdę pierwsze 3 priorytety to przede wszystkim BLS, czyli dobrej jakości uciskanie klatki piersiowej na głębokość 5-6 cm 100-120 razy na minutę. Ważne jest też to na tym etapie, żeby przy tym uciskaniu klatki piersiowej nie generować przerw dłuższych niż 5 sekund. Kolejną kwestią dotyczącą samego BLS-u jest wentylacja, czyli tak naprawdę jeżeli tylko będziemy mieli możliwość dostęp do worka samorozprężalnego z maską, to już będziemy prowadzili tą resuscytację w schemacie 30/2, 30 uciśnięć, 2 oddechy. I tak szybko jak to możliwe będziemy chcieli pacjenta zamonitorować i jeśli go tylko zamonitorujemy, to tak szybko jak to możliwe będziemy chcieli wykonać ocenę rytmu. I ocena rytmu będzie szalenie istotna pod kątem tego, co my dalej z pacjentem będziemy chcieli zrobić. W związku z tym, jeśli tylko jesteśmy gotowi do oceny rytmu, to niezależnie od tego, w którym momencie cyklu 30/2 jesteśmy, trzeba wykonać ocenę rytmu.
I po ocenie rytmu zacznie nam się tutaj rysować pewien schemat. Dlaczego? Dlatego, że po tym jak ocenimy rytm i najlepiej, żeby nie trwało to dłużej niż 2 sekundy, maksymalnie 5, możemy pójść na dwie strony algorytmu. I po jednej stronie algorytmu na pewno znajdą się rytmy defibrylacyjne. Pod kątem rytmów defibrylacyjnych na pewno możemy sobie ocenić u pacjenta migotanie komór, czyli zupełnie niezorganizowaną aktywność elektryczną. I to na pewno będziemy leczyli defibrylacją tak szybko, jak to możliwe. I warto tutaj przy samym migotaniu komór wspomnieć o drobnofalistym migotaniu komór. Trzeba pamiętać, że my przy resuscytacji tego migotania komór szukamy. Stąd też, jeżeli mamy na monitorze coś, czego nie jesteśmy pewni, czy jest asystolią, czy migotaniem komór, to wzmocnijmy cechę. Jeżeli po wzmocnieniu cechy nie mamy wątpliwości, że to, co widzimy, to drobnofaliste migotanie komór, to należy to zdefibrylować. I na ten moment nie znamy lepszej metody leczenia migotania komór, aniżeli defibrylacja. Drugim rytmem defibrylacyjnym jest często skurcz komorowy beztętna. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że mamy pewnego rodzaju zorganizowaną jednak aktywność elektryczną. Co za tym idzie, to co tutaj widzimy, może dawać falę tętna. Co za tym idzie, zawsze jesteśmy zobligowani przy ocenie rytmu do oceny tego tętna. Natomiast pamiętajmy też o tym, że jeżeli potwierdziliśmy zatrzymanie krążenia 10 sekund temu, szybko zamonitorowaliśmy pacjenta i widzimy często skurcz komorowy, to jeżeli nie było tego tętna 10 sekund temu, to ono się w magiczny sposób po 10 sekundach nie pojawiło. Nie traćmy czasu na uciskanie klatki piersiowej, bo kolejny raz szukamy tętna po 10 sekundach, tylko po prostu wykonajmy defibrylację. W każdej kolejnej ocenie rytmu jesteśmy zobligowani do oceny tętna. I pod kątem defibrylacji warto przypomnieć sobie zasady defibrylacji. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby ta defibrylacja była bezpieczna i za bezpieczeństwo tej defibrylacji odpowiedzialna jest osoba, która znajduje się przy monitorze. To ona powinna wydać jasny komunikat, że uwaga, odsunąć się będzie defibrylacja, to ona powinna spojrzeć, czy przypadkiem nikt nie dotyka pacjenta w trakcie jej wykonywania. Dalej, na pewno chcemy wykonać defibrylację właściwą energią. Jeżeli chodzi o energię defibrylacji, to wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji zalecają, żeby pierwsza energia to była minimum 150 dżuli, chyba że producent zaleca inaczej, także znajmy sprzęt, na którym pracujemy. Jeżeli nie znamy sprzętu, którego dzisiaj używamy i którym będziemy wykonywali defibrylację, nie wiemy, jaka jest pierwsza energia zalecana przez producenta, to pierwsza defibrylacja powinna być wykonana najwyższą możliwą energią defibrylatora. Kolejną istotną kwestią jest właściwe ułożenie elektrod, czyli to klasyczne, przednioboczne. Pamiętajmy o tym, że elektrody powinny być ustawione pionowo, jedna w linii środkowo-obojczykowej tuż pod prawym obojczykiem, druga w linii środkowo-pachowej po lewej stronie, tam głęboko, gdzie kleimy elektrodę V6. Mamy niestety tendencję do przesuwania tej elektrody naprzód klatki piersiowej, w związku z czym ryzykujemy to, że to pobudzenie, które my wygenerujemy, przejdzie po ścianie klatki piersiowej, a nie stricte przez mięsień sercowy. I ostatnią ważną rzeczą, o której dobrze by było pamiętać przy defibrylacji, jest brak wentylacji przed wyładowaniem. Upowietrzniona klatka piersiowa będzie miała wyższą impedancję. Wyższa impedancja, mniejsza szansa na skuteczną defibrylację, więc warto pamiętać o tym, żeby 10 sekund przed oceną rytmu tego pacjenta nie wentylować i nie wentylować go również w trakcie ładowania defibrylatora. I pod kątem defibrylacji pozostały nam jeszcze dwie ważne kwestie do poruszenia i pierwsza z nich to strategia 3 defibrylacji. Jeżeli mamy zauważone zatrzymanie krążenia, to możemy rozważyć wdrożenie strategii 3 defibrylacji pod warunkiem, że to zatrzymanie krążenia było zauważone u monitorowanego pacjenta i to migotanie komór wystąpiło na naszych oczach. Wtedy tak naprawdę możemy naładować defibrylator po potwierdzeniu zatrzymania krążenia oczywiście i podjęciu uciśnięć klatki, wykonać defibrylację, zrobić szybki rzut oka na monitor. Jeśli dalej migotanie komór utrzymuje, jeżeli dalej utrzymuje się w ogóle rytm defibrylacyjny, szybki rzut oka na monitor, utrzymuje się rytm defibrylacyjny, wracamy do uciskania, ładujemy
defibrylator wyższą energią, wykonujemy wyładowanie, znowu szybki rzut oka na monitor, utrzymuje się rytm defibrylacyjny, wracamy do uciskania klatki, ładujemy monitor najwyższą możliwą energią, wykonujemy wyładowanie i po trzecim wyładowaniu wracamy bezpośrednio do uciśnięć. Gdyby zdarzyła nam się taka sytuacja, to pamiętajmy o tym, że to są trzy defibrylacje dla amiodaronu, ale jedna dla adrenaliny. Czyli to jest moment po tej trzeciej defibrylacji, jedna po drugiej, kiedy podajemy pacjentowi 300 mg amiodaronu, ale czas na adrenalinę, jeśli będą się utrzymywały rytmy defibrylacyjne, będzie dopiero za dwie pętle, czyli realnie po piątej defibrylacji. I drugą ważną kwestią do poruszenia przy defibrylacji jest zmiana ułożenia elektrod. Często sama zmiana ułożenia elektrod sprawi, że kolejna defibrylacja może być skuteczna. Co za tym idzie, jeśli wykonywaliśmy jedną, drugą, trzecią defibrylację najwyższą możliwą energią, podaliśmy legant arytmiczny, wykonaliśmy kolejną defibrylację i to nic nie zmienia, to już jest dobry moment na to, żeby rozważyć zmianę ułożenia elektrod. Albo na konfigurację przednio-tylną, co wymaga dobrej organizacji pracy zespołu, bo wymaga przerwania uciśnięć klatki na chwilę, albo na konfigurację bok-bok. Pamiętajmy o tym, kiedy te defibrylacje są nieskuteczne i się powtarzają, zmieńmy wektor przepływu tej energii. Wróćmy do naszego schematu, który nam się będzie tutaj rysował. Mamy ocenę rytmu, oceniliśmy, że pacjent ma rytm defibrylacyjny, oczywiście tak szybko jak to możliwe wykonujemy defibrylację i wracamy do 2 minut uciskania i wentylacji. Gdyby po 2 minutach uciskania i wentylacji przy kolejnej ocenie rytmu utrzymywał się rytm defibrylacyjny, to wykonujemy defibrylację wyższą energią niż tą pierwszą. Znowu 2 minuty uciskania i wentylacji, trzecia ocena rytmu, trzecia defibrylacja, maksymalną możliwą energią, co nam symbolizują te dwie czarne strzałki po lewej stronie. I bezpośrednio po trzeciej defibrylacji wracamy znowu do 2 minut uciskania i wentylacji. Natomiast na tym etapie powinna się pojawić adrenalina w dawce 1 mg dożylnie i amiodaron w dawce 300 mg dożylnie, wszak mieliśmy trzecią defibrylację. Jeżeli w kolejnej ocenie rytmu utrzymują się rytmy defibrylacyjne, wykonujemy kolejną defibrylację i wracamy do uciskania i wentylacji. Na tym etapie już do rozważenia jest zmiana ułożenia elektrod i czekamy do kolejnej oceny rytmu. Jeżeli w kolejnej ocenie rytmu nadal utrzymują się rytmy defibrylacyjne, wykonujemy kolejną defibrylację, wracamy do 2 minut uciskania i wentylacji, natomiast w tej pętli będziemy po raz kolejny podawać adrenalinę, bo adrenalina w resuscytacji podana raz będzie podawana co 3 do 5 minut, czyli realnie co 2 pętle. I po piątej defibrylacji mamy też czas na powtórzenie amiodaronu w dawce 150 mg dożylnie. I ten amiodaron w dawce 150 mg to już jest ostatni amiodaron w resuscytacji. Czyli adrenalina raz podana co 2 pętle, amiodaron raz po trzeciej defibrylacji 300 mg, raz po piątej 150. I gdyby pojawił się kolejny raz rytm defibrylacyjny, to wykonujemy defibrylację i tak dalej, i tak dalej. I teraz przejdźmy sobie na drugą stronę tego schematu i po drugiej stronie tego schematu znajdą się rytmy niedefibrylacyjne. Jeżeli mówimy o rytmach niedefibrylacyjnych, to na pewno asystolia. Jeżeli chodzi o asystolię, jeżeli na monitorze pokaże nam się asystolia, pamiętajmy o jej potwierdzeniu, czy aby na pewno to, co widzimy, to prawdziwa asystolia. Czyli po pierwsze sprawdźmy, czy wszystkie kable są właściwie podłączone. Sprawdźmy, czy elektrody trzymają się tak, jak powinny się trzymać. I dalej, jeżeli to mamy sprawdzone, to wzmocnijmy maksymalnie cechę. Przy wzmocnieniu cechy może uda nam się znaleźć jakieś niskonapięciowe migotanie komór. I oprócz wzmocnienia cechy przejdźmy jeszcze przez 2 kolejne odprowadzenia. Po to, żeby wykluczyć awarię jednego odprowadzenia. I teraz co istotne,
wszelkie sprawdzanie kabli, wszelkie wzmacnianie cechy powinno się odbywać na uciskanej klatce piersiowej. Do samego potwierdzenia, czyli przejścia przez te trzy odprowadzenia na najwyższej możliwej cesze, oczywiście będziemy to uciskanie przerywać, ale nie będziemy go przerywać na dłużej niż 5 sekund. I drugi z rytmów niedefibrylacyjnych, czyli PA. Generalnie, jeżeli coś nie jest asystolią, często skurczem komorowym lub migotaniem komór, to jest to PA. I tutaj znowu trzeba pamiętać, że to, co widzimy na monitorze, jest pewnego rodzaju zorganizowanym rytmem. Co za tym idzie? W każdej ocenie rytmu, jeżeli widzimy coś zorganizowanego, jesteśmy zobligowani do sprawdzenia, czy pacjent nie ma tętna, bo są to rytmy, które są potencjalnie perfuzyjne. I znowu to samo, co przy często skurczu komorowym. Jeżeli potwierdziliśmy zatrzymanie krążenia 10 sekund temu, teraz zamonitorowaliśmy pacjenta, widzimy jakąś zorganizowaną aktywność elektryczną, to znowu po 10 sekundach uciskania nie ma sensu większego sprawdzać tego tętna. Natomiast w kolejnej ocenie rytmu jak najbardziej. Gdybyśmy byli po stronie schematu, w której mamy rytmy niedefibrylacyjne, to na pewno po wróceniu do uciśnięć i wentylacji tak szybko jak to możliwe chcemy podać adrenalinę w dawce 1 mg dożylnie. I 2 minuty uciśnięć i wentylacji, kolejna ocena rytmu. Jeżeli utrzymują się rytmy niedefibrylacyjne, to tak naprawdę wracamy do 2 minut uciskania i wentylacji, dlatego że to jeszcze nie jest czas na adrenalinę. Dalej, kolejna ocena rytmu, utrzymują się rytmy niedefibrylacyjne, kolejna adrenalina, wracamy do 2 minut uciskania i wentylacji, kolejna ocena rytmu, jeżeli utrzymują się rytmy niedefibrylacyjne, wracamy do uciskania i wentylacji przez 2 minuty, jeżeli utrzymują się rytmy niedefibrylacyjne, pacjent nadal ma zatrzymanie krążenia, po raz kolejny adrenalina i tak co 2 pętle tą adrenalinę w rytmach niedefibrylacyjnych będziemy podawać. I teraz, skoro już powiedzieliśmy trochę o farmakoterapii, która się tutaj pojawia w rytmach defibrylacyjnych i niedefibrylacyjnych, to trzeba też pamiętać o jednej rzeczy. Może być taka sytuacja, że pacjent będzie konwertował z rytmu niedefibrylacyjnego w rytm defibrylacyjny lub odwrotnie. W związku z czym, jeżeli podaliśmy adrenalinę po pierwszej ocenie rytmu, bo pacjent miał rytm niedefibrylacyjny, a w kolejnej ocenie rytmu mamy rytm defibrylacyjny, to nie jest czas na adrenalinę, ona była dopiero co podana. Natomiast wyobraźmy sobie, że prowadzimy tą resuscytację przez kolejne 2 minuty i mamy rytm defibrylacyjny znowu. Więc mamy trzecią ocenę rytmu, adrenalinę podaliśmy 2 pętle temu, więc to już jest czas na adrenalinę. Natomiast co istotne, to dopiero druga defibrylacja, więc to jeszcze nie jest czas na amiodaron. Niestety, albo stety, trzeba pilnować tego, że jeżeli adrenalina została podana raz, to niezależnie od rytmu będzie dalej podawana co 3 do 5 minut. I teraz mamy pewnego rodzaju oś czasu, która nam się rozrysowała. I powiedzieliśmy sobie wcześniej o 3 priorytetach, czyli o uciskaniu i wentylacji, które na pewno będziemy tutaj realizowali i o ocenach rytmu, które będą się powtarzały. Natomiast warto sobie zadać pytanie, jakie będą dalsze działania priorytetowe. Jeżeli chodzi o dalsze działania priorytetowe, to moglibyśmy je zawrzeć w liczbie 6. Po pierwsze będzie to monitorowanie. Wyobraźmy sobie, że mamy pacjenta, który był monitorowany przy pomocy kardiomonitora. Wystąpiło u niego zatrzymanie krążenia, to na tym etapie warto już pomyśleć o przyklejeniu elektrod samoprzylepnych, bo być może w kolejnej ocenie rytmu będziemy mieli rytm defibrylacyjny u pacjenta. Co za tym idzie, jeżeli będziemy dopiero wtedy te elektrody samoprzylepne wielofunkcyjne przyklejać, to wydłuży czas do defibrylacji. W drugą stronę, jeżeli wykonaliśmy u pacjenta na przykład quick look przy potwierdzeniu zatrzymania krążenia i ocenie rytmu, przyłożyliśmy tylko łyżki defibrylatora, to w pierwszej pętli jest czas na to, żeby
u tego pacjenta wdrożyć monitorowanie na odprowadzenia kończynowe, żebyśmy znowu po kolejnej ocenie rytmu nie machali łyżkami nad pacjentem, tylko żebyśmy sobie już to odczytali z odprowadzeń kończynowych, jaki pacjent ma rytm. Kolejny priorytet to na pewno uzyskanie dojścia naczyniowego, albo do żylnego, albo do szpikowego. I oczywiście tutaj będzie warunkowało nam ten priorytet przede wszystkim to, w jakiej części schematu jesteśmy. Bo jeżeli mamy rytmy niedefibrylacyjne, to na pewno ten dostęp naczyniowy chcielibyśmy uzyskać jak najszybciej. Dlaczego? Ano dlatego, że chcemy podać adrenalinę. I na tym etapie, w tych sześciu priorytetach, pojawiają się też leki. Na pewno na tym etapie, skoro już udało nam się uzyskać dostęp do naczyniowy, warto by było pobrać krew lub szpik na badania. Na pewno warto by było pomyśleć na tym etapie o jakimś zaawansowanym udrożnieniu dróg oddechowych, czy to nadgłośniowym, czy o intubacji. A skoro zaawansowane udrożnienie dróg oddechowych, to o założeniu kapnometru, który w resuscytacji będzie dla nas między innymi informacją zwrotną na temat jakości uciśnięć. I te sześć priorytetów byłoby idealnie, gdyby nam się udało je wpleść w pierwszej pętli resuscytacji. Wiadomo, nie jest to zawsze łatwe. Jeśli uda nam się wpleść to w pierwszych dwóch pętlach resuscytacyjnych, to też będzie super. Czyli tak naprawdę powiedzieliśmy sobie o trzech ważnych priorytetach, dalej o sześciu. I została nam jeszcze jedna grupa priorytetów, które byśmy opisali liczbą 8. I te priorytety opisane liczbą 8 to nic innego jak 4H i 4T. I teraz chciałbym pokrótce te 4H i 4T omówić. Po pierwsze mamy hipoksję. Jak rozpoznamy hipoksję? Ano, jeżeli pacjent jest w zatrzymaniu krążenia, no to zawsze zakładamy, że jest w hipoksji. Natomiast jeżeli chcemy myśleć o hipoksji jako przyczynie zatrzymania krążenia, to jeżeli pojawiły się jakiekolwiek zaburzenia wentylacji albo zaburzenia wymiany gazowej, bo tak moglibyśmy to zgeneralizować, u pacjenta przed zatrzymaniem krążenia, to wtedy na pewno myślimy o tym, czy przypadkiem odwracalną przyczyną zatrzymania krążenia nie jest hipoksja. Jak ją leczyć w zatrzymaniu krążenia? Ano przede wszystkim prawidłowe udrożnienie dróg oddechowych skuteczne i wentylacja 100% tlenem. I to jest jedyne i najlepsze pod kątem hipoksji, co my możemy dla tego pacjenta w zatrzymaniu krążenia zrobić. Dalej mamy hipowolemię. Jeżeli chodzi o rozpoznanie hipowolemii, to na pewno musimy myśleć o masywnych krwawieniach. USG jak najbardziej może nam pomóc w poszukiwaniu masywnych krwawień wewnętrznych. Myślimy o utracie lub niedoborze płynów, czyli wszyscy nasi pacjenci nie je, nie pije, wszyscy nasi pacjenci pod tytułem gorączka, wszyscy nasi pacjenci pod tytułem biegunka, wymioty. Dalej mamy rozszerzenie łożyska naczyniowego, czyli wszelkiego rodzaju wstrząsy, między innymi anafilaktyczny czy septyczny, przebiegające z rozszerzeniem łożyska naczyniowego, wtedy też jak najbardziej będziemy mieli hipowolemię względną. I istotną kwestią będzie też wywiad. Tak naprawdę warto podrążyć wszelkiego rodzaju w wywiadzie, wszelkiego rodzaju wskazówki, które nam mogą sugerować hipowolemię u pacjenta. Jeżeli będziemy decydowali się na leczenie tej hipowolemii, to na pewno płyny. I teraz jaki płyn? Ano to zależy, co pacjent stracił. Bo jeżeli my chcemy uzupełniać płyny u pacjenta, bo pacjent miał biegunkę, bo pacjent miał wymioty, bo pacjent miał gorączkę, to jak najbardziej krystaloidy i to najlepiej krystaloidy zbilansowane. Natomiast jeżeli pacjent stracił krew, to najszybciej jak to możliwe, pacjentowi należy się krew na ratunek albo podawanie preparatów krwiopochodnych. Na pewno jeżeli u pacjenta przyczyną hipowolemii jest krwawienie, to tak szybko jak to możliwe będziemy myśleli też o tamowaniu krwawień. Czyli po pierwsze mamy to control bleeding, a dalej dopiero ABC. Czyli tutaj pamiętajmy o tym, że krwawienia zewnętrzne mamy wszelkiego rodzaju opatrunki uciskowe, mamy stazy taktyczne, mamy pakowanie ran. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli to jest krwawienie wewnętrzne, to mamy blok operacyjny i mamy konsultację chirurgiczną.
I oprócz tego wszystkiego, jeżeli pacjent aktywnie krwawi, szczególnie jeżeli to jest krwawienie wewnętrzne, my podajemy temu pacjentowi preparaty krwi, to oprócz kwasu tranexamowego, który na szczęście już jest dosyć szeroko stosowany, do rozważenia również chlorek wapnia, dlatego że chlorek wapnia, sam wapń de facto, pełni bardzo ważną rolę w układzie krzepnięcia, a my jatrogennie takiego pacjenta z hipowolemią z tego wapnia, mówiąc kolokwialnie, wypłukujemy. Dalej mamy hipo i hipertermię. Jeżeli chodzi o rozpoznanie, to pomiar temperatury. Najlepiej jak najbardziej miarodajne. Nie zawsze to będzie łatwe, nie zawsze to będziemy mieli na tyle zaawansowane urządzenia, żeby tą temperaturę miarodajnie zmierzyć, szczególnie jeżeli chodzi o te niskie zakresy temperatur. Jeżeli jest problem u pacjenta, który ma hipotermię z oceną temperatury głębokiej i to problem taki techniczny, to pamiętajmy o tym, że możemy wykorzystać do tego skalę szwajcarską, czyli de facto ocenimy głębokość hipotermii na podstawie objawów klinicznych występujących u pacjenta. Samo leczenie. Jeżeli hipotermia, to na pewno modyfikacja algorytmu, czyli w zależności od tego, jak głęboko mamy hipotermię, będziemy nasze postępowanie nieco modyfikować. Jeżeli pacjent w zakresie temperatury 30-35, będziemy prowadzić elektroterapię, jeżeli będzie potrzebna normalnie u pacjenta, natomiast z powodu zwolnionego metabolizmu będziemy dwukrotnie wydłużali przerwy między lekami resuscytacyjnymi. Gdyby pacjent miał poniżej 30 stopni Celsjusza, to na pewno będziemy wykonywali tylko 3 defibrylacje i nie będziemy podawali leków resuscytacyjnych. Dopiero po ogrzaniu pacjenta będziemy się decydowali na farmakoterapię. Oczywiście, jeżeli pacjent ma głęboką hipotermię i zatrzymanie krążenia w przebiegu hipotermii głębokiej, to warto pomyśleć o ogrzewaniu pozaustrojowym, czyli szukamy ośrodka z ECMO i ewentualnie transport w trakcie uciskania klatki piersiowej do ośrodka z ECMO. Natomiast zanim ten pacjent tam trafi, pamiętajmy o tym, że my za wszelką cenę chcemy jak najbardziej ograniczyć dalszą utratę ciepła, czyli na tyle, na ile to możliwe włączenie ogrzewania w karetce, na tyle, na ile to możliwe szczelne wielowarstwowe okrycie, na tyle, na ile to możliwe ciepłe pakiety w miejscach przebiegu dużych naczyń. Na tyle, na ile to możliwe, ciepłe płyny. Co istotne, pamiętajmy o tym, że u takiego pacjenta bardzo szybko może się wygenerować zastolinowa niewydolność krążenia, więc przy podawaniu większych ilości płynów tego pacjenta z hipotermią trzeba monitorować pod tym kątem. Gdyby pomiar temperatury wskazał nam nie na hipotermię, a na hipertermię, to na pewno leki przeciwgorączkowe będą dobrym wyborem. Na pewno chłodzenie tego pacjenta w taki sposób fizyczny również będzie powodowało obniżenie temperatury, czyli choćby rozłożenie mu mokrych, chłodnych gaz na ciele, rozebranie tego pacjenta. I trzeba tutaj pamiętać o dwóch ważnych rzeczach, że przy takim fizycznym obniżeniu temperatury i przy lekach przeciwgorączkowych mogą się pojawić dreszcze, które będą naturalną odpowiedzią organizmu na obniżenie temperatury. I co wtedy? Wtedy chcemy kontrolować te dreszcze, żeby pacjent nam się na powrót nie dogrzewał, mówiąc w cudzysłowie, czyli warto rozważyć tutaj jakieś benzodiazepiny, no ale to już bardziej opieka poresuscytacyjna niż samo zatrzymanie krążenia. Dalej mamy zaburzenia metaboliczne i elektrolitowe, czyli ostatnie H. I tutaj na pewno super pomocny byłby analizator parametrów krytycznych, bo taki prosty jonogram i poziom glikemii u pacjenta stamtąd jesteśmy w stanie uzyskać. Jeżeli analizatora nie mamy, to na pewno pomiar glikemii taki z palca będzie jak najbardziej użyteczny. Na pewno jeżeli jesteśmy w szpitalu, gdzie nie ma APK, no to zlecenie jonogramu i na pewno wywiad. Pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju wymioty, biegunki, niewydolności nerek to są rzeczy, które będą kierowały nasze myśli w stronę zaburzeń elektrolitowych. Jeżeli chodzi o leczenie, to na pewno chcemy wyrównać poziom glikemii. Najszybciej jesteśmy w stanie wyrównać hipoglikemię i o tym zawsze będziemy myśleć.
jeżeli to będzie jakaś hiperglikemia, to najpierw będziemy myśleć o dobrej jakości resuscytacji, a potem tak naprawdę w trakcie opieki poresuscytacyjnej ewentualnie o wyrównywaniu poziomu glikemii. Natomiast jeżeli mamy jakiś problem w kontekście elektrolitów, to na pewno wyrównanie poziomu elektrolitów. I taki najbardziej spektakularny pod kątem możliwości wygenerowania zatrzymania krążenia i najistotniejszy będzie potas, czyli te wahania w ramach gospodarki potasowej, czy to hiperkaliemia, czy hipokaliemia, jak najbardziej zatrzymanie krążenia mogą wygenerować. Przy hiperkaliemii pamiętajmy o tym, że mamy chlorek wapnia, pamiętajmy o tym, że w zatrzymaniu krążenia mamy wodorowęglan sodu, pamiętajmy o tym, że mamy insulinę z glukozą. Oczywiście, jeżeli pacjent nie ma zatrzymania krążenia, jak najbardziej mamy salbutamol, który będziemy podawali w nebulizacji, ale u pacjenta z hiperkaliemią też zawsze z tyłu głowy miejmy dializę, dlatego że jak najszybciej ten potas z organizmu pacjenta będziemy chcieli usunąć. Pod kątem hipokaliemii to pamiętajmy o tym, że możemy podać jak najbardziej potas, jeżeli to jest pacjent z hipokaliemią w zatrzymaniu krążenia, około zatrzymania krążenia, to w ciągu pierwszych 10 minut 20 mmol potasu możemy takiemu pacjentowi podać. Co ważne, do jak największego naczynia i w jak największym możliwym rozcieńczeniu. Jeżeli nie będzie efektu przez kolejne 5-10 minut, możemy się pokusić o dawkę kolejnych 10 mmol. I przechodzimy do 4T. Odma prężna. Jeżeli chodzi o rozpoznanie, to na pewno przy osłuchiwaniu, chociażby przy osłuchiwaniu, przy potwierdzaniu zaawansowanych sprzętów do udrażnienia dróg oddechowych, mamy brak szmeru po jednej stronie plus wypuk bębenkowy. USG jest też pomocnym narzędziem, które możemy użyć pod kątem szukania odmy u pacjenta. Brak slidingu w M-modzie, objaw stratosfery, jak najbardziej też nasze myśli będą kierowały w stronę odmy. W trakcie resuscytacji, jeżeli pojawią się opory przy wentylacji, opory na worku, też będziemy myśleli o tym, czy przypadkiem przyczyną tego nie jest narastająca odma prężna. I wywiad jest dosyć istotny, dlatego że wszelkie urazy klatki piersiowej, szczególnie te tępe, będą predysponowały do odmy prężnej. Wszelkie ciężkie stany spastyczne oskrzeli również będą predysponowały do odmy prężnej. I teraz samo leczenie. Jeżeli mamy odmę prężną, to w pierwszej kolejności odbarczenie jej głowę. Mówiąc kolokwialnie, to jest upuszczenie tego największego ciśnienia. Natomiast to jest rozwiązanie tylko i wyłącznie na chwilę, bo przy wentylacji dodatnim ciśnieniem tak naprawdę ta odma prężna znowu narośnie. Wtedy może być konieczność użycia kolejnej i kolejnej igły. Dlatego dużo lepszym rozwiązaniem będzie wykonanie torakostomii prostej, czyli finger torakostomii. Na pewno będziemy myśleli o tym, żeby jak najszybciej wezwać chirurga na konsultację po to, żeby założył drenaż. I drenaż będzie docelowym leczeniem odmy prężnej. Dalej mamy tampona do osierdzia. Jeżeli chodzi o rozpoznanie, to tak naprawdę USG i tylko i wyłącznie USG. Jeżeli chodzi o inne metody, to one się nie sprawdzają, są niemiarodajne. Czyli ultrasonografia w zatrzymaniu krążenia pod kątem szukania płynu w worku osierdziowym jak najbardziej, plus wywiad. Pacjenci z tępymi urazami klatki, jak najbardziej myślimy o tym, że to może być tamponada, natomiast myślimy o tym też u pacjentów, którzy mieli infekcję, być może jakieś zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego. Myślmy też o tym u naszych pacjentów nowotworowych, bo oni mają tendencję czasami do gromadzenia płynu w worku osierdziowym. Jeżeli chodzi o leczenie, to na pewno nakłucie worka osierdziowego, czyli będziemy transportować pacjenta tak szybko jak to możliwe do miejsca, gdzie jest możliwość wykonania perikardiocentezy. Ewentualnie, jeżeli to się odbywa w szpitalu, no to na pewno chcemy poprosić specjalistę, który jest to w stanie zrealizować.
I to się jak najbardziej może udać, kiedy tam jest świeża krew lub płyn jakiś przesiękowy, zapalny na przykład. Natomiast to się nie uda w momencie, kiedy ta krew skrzepła i wtedy wymagana będzie torakotomia, czyli de facto nacięcie tego worka osierdziowego docelowo i usunięcie tych skrzeplin. I myślmy o tym, jeżeli mamy pacjenta z tamponadą, czy przypadkiem pacjent, który ma tamponadę, nie skorzysta na wdrożeniu u niego płynoterapii. Jeżeli my zwiększymy obciążenie wstępne poprzez wdrożenie płynoterapii u pacjenta, to jest szansa, że poprawimy funkcję rozkurczową prawej komory i jest szansa, że pacjent z tamponadą po tej płynoterapii nam się poprawi. Dalej mamy zatrucia. Jeżeli chodzi o rozpoznanie zatruć, to mamy różnego rodzaju toksydromy, które będą już kierowały nasze myśli na jakieś konkretne zatrucie. Jeżeli chodzi o zatrucia, to na pewno i ekspozycja pacjenta, czyli dokładne obejrzenie pacjenta, dokładne obejrzenie otoczenia też nas może naprowadzić na to zatrucie. Co super istotne, to wywiad. Jeżeli chodzi o zatrucia, to zwykle o nich dowiemy się z wywiadu. I samo leczenie, no to specyficzne odtrutki, jak najbardziej, jeżeli tylko mamy dostęp, to należy je wdrożyć. Na pewno, jeżeli nie mamy dostępu do specyficznych odtrutek, albo też nie mamy do końca pewności, czym ten pacjent jest zatruty, to póki co leczenie objawowe i to, co na pewno powinno się pojawić, konsultacja toksykologiczna, minimum telefoniczna, siedzi tam specjalista, który nam pomoże na pewno rozwiązać sytuację, którą zastaliśmy. Dalej mamy zatorowość wieńcową lub płucną. Jej rozpoznanie jest szalenie trudne w zatrzymaniu krążenia, o ile nie niemożliwe. Natomiast jeżeli pojawił się ból w klatce piersiowej przed zatrzymaniem krążenia, utrzymują się rytmy defibrylacyjne, to nasze myśli mogą kierować się w stronę zatorowości wieńcowej jako przyczyny odwracalnej zatrzymania krążenia. Badania laboratoryjne będą nam średnio pomagały w diagnostyce zatorowości wieńcowej lub płucnej u pacjenta w zatrzymaniu krążenia, dlatego że jak u pacjenta, który ma trwające zatrzymanie krążenia, my pobierzemy troponinę, pobierzemy dedimery, pobierzemy jakieś CKMB, to te badania prawdopodobnie i tak będą wystrzelone, więc niewiele nam to powie. Samo USG. W zatrzymaniu krążenia ocena kurczliwości mięśnia sercowego będzie żadna i tutaj trzeba też pilnować się przy USG, jeżeli pacjent ma podejrzenie zatorowości płucnej i my je chcielibyśmy potwierdzać przy pomocy USG. W trakcie uciskania klatki piersiowej będzie dochodziło do poszerzenia prawej komory, więc nie każde zatrzymanie krążenia, gdzie w USG zobaczymy poszerzoną prawą komorę, to będzie zatorowość płucna. I tutaj się trzeba zawsze trzy razy zastanowić, czy to, co my widzimy, to jest skutek trwającej od 10 minut resuscytacji, czy to jest skutek zatorowości płucnej. Na pewno wywiad pod kątem tego, jakie objawy pojawiły się przed zatrzymaniem krążenia, może nas naprowadzić na zatorowość wieńcową albo płucną. Jeżeli chodzi o zatorowość płucną, pamiętajmy o wszelkiego rodzaju chorobach zakrzepowo-zatorowych, pamiętajmy o długich unieruchomieniach, o złamaniach kości długich, pamiętajmy o ciąży, o okresie połogu itd., itd. Samo leczenie. No to jeżeli mamy zatorowość wieńcową, to na pewno koronarografia, czyli transport nawet na uciskanej klatce piersiowej do ośrodka, który koronarografię może wykonać, i ewentualnie wdrożyć jakąś przezskórną interwencję wieńcową. Pod kątem zatorowości płucnej farmakologia. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy zatorowość płucną i zatrzymanie krążenia w przebiegu zatorowości płucnej, jakiś lek, który będzie trombolityczny, można jak najbardziej wdrożyć, w związku z czym będziemy przedłużali tą resuscytację, żeby ten lek miał szansę zadziałać. Pamiętajmy też o tym, że heparyna nie jest lekiem trombolitycznym, bo to jest błąd, na którym często się łapiemy.
że podamy heparynę i przedłużymy resuscytację tam o 90 minut. No nie, no, lekiem trombolitycznym jest na przykład alteplaza, heparyna nim nie jest. Na pewno jeżeli zatorowość płucna, to będziemy myśleli o trombolizie. I jeśli zatorowość płucna, to będziemy myśleli o embolektomii chirurgicznej, bo są jeszcze ośrodki, w których się ją wykonuje, ale będziemy także myśleli o trombektomii. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o 4H4T, to 4H4T by się tutaj kończyło, czyli zawsze w momencie, kiedy dochodzi do tego, że mamy zrealizowane pierwsze trzy priorytety, czyli uciskanie klatki, wentylację i mamy realizowane oceny rytmu wtedy, kiedy są wymagane, mamy pacjenta zamonitorowanego, mamy dostęp do naczyniowy, pobrane badania, podane leki, mamy zaawansowane udrożnienie dróg oddechowych i mamy kapnometr, to pamiętajmy o tym, że to jest moment na to, żeby szukać 4H4T i żeby ewentualnie je leczyć. I tak naprawdę pewnego rodzaju podsumowaniem tych zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych są te trzy punkty, gdzie mamy 3, 6 i 8 priorytetów. I oczywiście cała resuscytacja będzie dążyła do tego, żeby uzyskać powrót spontanicznego krążenia u pacjenta. Jeżeli do tego powrotu spontanicznego krążenia dojdzie, to ten pacjent na pewno będzie wymagał opieki poresuscytacyjnej. No i jaki jest cel tej opieki poresuscytacyjnej? Ano na pewno zbadanie pacjenta, bo mamy zupełnie nowego pacjenta i wdrożenie krytycznych interwencji w odniesieniu do poszczególnych układów. I u pacjenta po powrocie spontanicznego krążenia warto wykorzystać schemat badania ABCD i to nie tylko do zbadania tego naszego pacjenta, ale również do wdrożenia usystematyzowanej i skutecznej opieki poresuscytacyjnej. I tak naprawdę będziemy badać poszczególne układy i wtedy w tych poszczególnych układach będziemy się skupiali u tego pacjenta z powrotem spontanicznego krążenia na działaniach priorytetowych. I na pewno w ramach A chcemy zadbać o to, żeby pacjent, którym się zajmujemy, miał skutecznie udrożnione drogi oddechowe, najlepiej w sposób zaawansowany, ale też za chwilkę będziemy myśleli o tym, że tego pacjenta trzeba będzie gdzieś przekazać lub transportować, więc zadbajmy o to, żeby ta rurka, która odpowiada za udrożnienie dróg oddechowych u pacjenta, była dobrze ustabilizowana. W kontekście B, no to na pewno chcemy ocenić układ oddechowy, czyli jak najbardziej tutaj powinien się pojawić pulsoksymetr, jak najbardziej powinien się tutaj pojawić kapnometr, jak najbardziej powinno się tutaj pojawić osłuchiwanie, być może jakieś USG, być może gazometria. I teraz jeżeli mamy układ oddechowy oceniony, to przede wszystkim to, o co musimy zadbać dla pacjenta, to normooksja i normokapnia. Jeżeli mamy pacjenta pozaszpitalnie, to na pewno to są dwa parametry, które będziemy dobierali do tego, co zobaczymy na pulsoksymetrze i do tego, co zobaczymy na kapnometrze. Natomiast tak szybko, jak to możliwe i bezwzględnie, chcemy u pacjenta wykonać gazometrię i potem parametry wentylacji będziemy dobierali już do gazometrii. W ramach litery C na pewno chcemy ocenić układ krążenia, czyli krytycznie ważne będzie ciśnienie tętnicze, które chcemy utrzymać na poziomie co najmniej 100 mm słupa rtęci, jeżeli mówimy o ciśnieniu skurczowym, lub średnie te ciśnienie tętnicze powyżej 65. Na pewno tutaj jest czas na wykonanie 12-odprowadzeniowego EKG, bo my wciąż szukamy w tej opiece poresuscytacyjnej 4H i 4T, być może znajdzie się tutaj jakieś niedokrwienie mięśnia sercowego. I tutaj dbamy, tak jak powiedziałem, o prawidłowe ciśnienie tętnicze i kontrolę krwawień. Czyli jeżeli pacjent ma hipowolemię, bo krwawi, to w opiece poresuscytacyjnej dbajmy dalej o te krwawienia. Jeżeli je zabezpieczyliśmy wcześniej nawet, to sprawdźmy, czy to, jak zabezpieczyliśmy je wcześniej, jest nadal skuteczne.
W ramach litery D na pewno chcemy zadbać o ocenę stanu świadomości. Zadbać też po ocenie stanu świadomości o odpowiednią sedację i analgezję. Pamiętajmy o tym, że każdy bodziec bólowy w ramach opieki poresuscytacyjnej będzie powodował zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego, co za tym idzie, może pogorszyć przepływ mózgowy. Każdy szczątkowy, nawet powrót świadomości u pacjenta po powrocie spontanicznego krążenia będzie powodował zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego, będzie generował pogorszony przepływ mózgowy, więc to są rzeczy, o które chcemy na pewno dbać. Chcielibyśmy w ramach opieki poresuscytacyjnej D ocenić źrenicę i zadbać o prawidłowy poziom glikemii. Jak u pacjenta po powrocie spontanicznego krążenia utrzymalibyśmy go w granicach 140-180 mg/%, to byłoby idealnie. I w ramach litery E na pewno chcemy zadbać o prawidłową temperaturę u pacjenta, czyli z jednej strony o komfort cieplny, a z drugiej strony chcemy za wszelką cenę unikać gorączki. Dalej, w E chcielibyśmy, oglądając całego pacjenta, skontrolować wszystkie dotychczasowe procedury, bo po resuscytacji ten wenflon, który go używaliśmy w trakcie resuscytacji, już wcale nie musi być w tym samym miejscu, ta rurka już wcale nie musi być w tym samym miejscu, ta elektroda już wcale nie musi być w tym samym miejscu. I na pewno w ramach E, jeżeli tylko mamy możliwość, to na pewno tutaj chcielibyśmy zadbać o dodatkowe wszelkiego rodzaju, które możemy sobie wymyślić, badania obrazowe i laboratoryjne. I tyle w kontekście wykonaj. Jeżeli mówimy o resuscytacji i o tym wykładzie, to zostało nam punkt o nazwie takiej może i kolokwialnej, ale bardzo ważnej, przegadaj. Czyli my się chcemy zastanowić nad tą resuscytacją, wtedy kiedy ona się już skończy, wtedy kiedy już przekazaliśmy pacjenta, wtedy kiedy możemy już sobie na spokojnie usiąść. I zastanówmy się wtedy, co poszło dobrze. Jeżeli coś poszło dobrze, to zastanówmy się dlaczego. Na przykład nie generowaliśmy długich przerw w uciskaniu klatki, bo wcześniej zaplanowaliśmy sobie choreografię wkoło pacjenta albo planowaliśmy działania. I teraz skoro to poszło dobrze, to zastanówmy się, jak to utrzymać. No to dobra, to na następny raz zawsze będziemy sobie w ten sposób planować choreografię i zawsze będziemy planowali działania, bo to zagrało i to powoduje, że ta resuscytacja jest dla pacjenta zdecydowanie lepsza, bo daje mu szansę na przeżycie w lepszym stanie neurologicznym. Ale też oprócz tego, co poszło dobrze, warto byłoby się zastanowić nad tym, co poszło źle. Jeśli coś poszło źle, to warto by było się zastanowić, dlaczego to poszło źle. Dlaczego o tym zapomnieliśmy? Dlaczego tutaj się wygenerowała taka przerwa? Dlaczego tutaj powstało takie zamieszanie? Bo jak będziemy wiedzieli, dlaczego tak się stało, to też będziemy się mogli zastanowić, jak to naprawić na przyszłość. Na przyszłość sobie lepiej to zaplanujemy, na przyszłość będzie mniejsze zamieszanie, bo inaczej sobie pracę ustawimy, albo będziemy inaczej się wkoło tego pacjenta przemieszczali i to czasami wystarczy. Czyli w kontekście przegadaj, pamiętajmy o tym, że debriefing też jest istotny, bo z debriefingu wyciągamy wnioski na przyszłość i to nam pozwoli te kolejne resuscytacje poprawić zdecydowanie jakościowo. I tak naprawdę podsumowując cały ten wykład, planowanie działań na pewno zwiększy szanse na sukces i to jest ta kwestia przygotowania się do resuscytacji. ALS jest grą priorytetów i podstawą ALS-u zawsze jest dobry BLS. Po powrocie spontanicznego krążenia kluczowa jest opieka poresuscytacyjna, bo tak naprawdę to, że myśmy tego pacjenta wyresuscytowali, to teraz naszym zmartwieniem jest to, żeby zadbać o jego parametry tak, żeby on do wypisu ze szpitala w jak najlepszym stanie neurologicznym przeżył. I pod kątem debriefingu to z każdej resuscytacji warto wyciągnąć wnioski. I tyle tak naprawdę słowem podsumowania tego wykładu. Mam nadzieję, że wykład, który się nam tutaj udało zrealizować, będzie pomocny w realizacji dalej warsztatów praktycznych. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj i być może do zobaczenia. Obejrzałeś nasz film i chcesz więcej? Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z nowościami i kolejnymi ciekawymi materiałami. Dzięki za wsparcie!